Nie od dzisiaj wiadomo, że gry RPG opierają się na fabule i na postaciach. Bardzo dobrze się to ogląda, bardzo fajnie się w to gra, bardzo dobrze się też to pisze, ale na pewno nie jest to proste i postanowiliśmy podołać temu wyzwaniu. W drugiej części Wiedźmina skala wydarzeń, w których uczestniczy gracz, czyli Geralt, troszeczkę nam się zmieniła. Jak gdyby odjechaliśmy od mapy i tym razem są to całe państwa. Wiedźmin będzie miał okazję odwiedzić różne kraje Królestwa Północy i z tego powodu musieliśmy włączyć do fabuły naszej gry oczywiście postacie, które reprezentują bardzo ważne frakcje w tych krajach. Potrzebowaliśmy stworzyć odpowiednie koncepty armii, chcieliśmy, żeby każda frakcja w tej grze właściwie odpowiednio się od siebie różniła. Wojska temerskie to oddziały wyposażone, wyglądające jak typowy średniowieczny europejski rycerz. Natomiast wojska Kedwen są troszkę bardziej prymitywne. Ludzie z Kedwen są ubrani ciepło, to są tacy grubokościści kolesie z północy. Mają się kojarzyć z niedźwiedziami, dzikami i dębami. Również ich twarze wyrażają pewne zacofanie względem wojsk temerskich. Jedną z najbardziej malowniczych postaci w grze Wiedźmin 2 jest czarodziej Detmold. Jedną z najbardziej malowniczych, a zarazem chyba najpodlejszą postacią. Detmold, jeden z antagonistów Wiedźmina, jest magiem wiatru. Zastanawialiśmy się, jak pokazać go, żeby jednoznacznie kojarzył się z tym żywiołem. Ubraliśmy go tak ciepło pod samą szyję, tak jakby mu coś cały czas wiało. Oraz daliśmy mu lagę z takim kogucikiem, jak są na dachach budynków. No w ogóle dialogi z tym gościem są dosyć pojechane, bo Detmold jest taki niepokojący, powiedziałbym. Bardzo długo szukaliśmy odpowiedniego głosu dla Detmolda. Chcieliśmy, żeby był to facet, z którym jak tylko zaczniemy rozmowę, poczujemy jaki mały dreszczyk na plecach. Coś jest bardzo nie w porządku. Do you know why I have no friends, Witcher? Because sooner or later I learn all their secrets, which is followed by interrogations, torture, executions. W grze obserwujemy kontynuację konfliktu rasowego, to znaczy elfy, krasnoludy są zdecydowanie rasami uciskanymi przez ludzi. Głównodowodzącym bohaterem, który postanowił stanąć na czele elfów z Kojatli, jest niejaki Jorvet. Fajnym przykładem tego, jak traktujemy w ogóle takie klasyczne archetypy fantazy w trakcie produkcji postaci, jest moim zdaniem elf Jorvet, który dowodzi komandem Skojatel, ponieważ to jest taki przykład właśnie klasycznego archetypu elfa, którego znamy z fantazy, którego znamy, nie wiem, z Tolkiena, czyli elfy wszystkie są, one rodzą się piękne, są szlachetne i z reguły mają bogate, skomplikowane zbroje, tego typu rzeczy. Ludzie są przyzwyczajeni do takich stereotypów. Natomiast u nas można powiedzieć, że świat w jakiś sposób wyciska swoje piętno na postaciach i również na takich postaciach jak Jorvet, który została mu odebrana jego takie naturalne, wrodzone piękno, bo jest straszliwie okaleczony. Jest elfem, który walczy w takich partyzanckich oddziałach, więc właściwie nie ma żadnej legendarnej mitrilowej zbroi, czegoś w tym stylu. Ma jakiś ukradziony komuś waciak, jakieś elementy poskładane ze szczątków ludzi, których zabił. O Jorvecie nie będę się długo wypowiadał. Najlepiej opisał go Vernon Roche na początku gry. Zwykły Jednym z, można powiedzieć, gości na północy jest ambasador Shilard, który reprezentuje cesarstwo Nilfgaardu, czyli bardzo potężne państwo z południa. Nilfgaard. Totalitaryzm. Słuchajcie, to musiało się kojarzyć z konkwistadorami, z Trzecią Rzeszą, z Imperium Zła. Przedstawicielem Nilfgaardu w grze Wiedźmin 2 jest ambasador Shilard. I to, co można o nim powiedzieć, to to, że w zasadzie wszystkie cechy ludzkie poświęcił on dyplomacji i przestał być człowiekiem, a stał się politykiem. Mówmy się, ambasador Shilard to jest starszy człowiek, to jest na oko jakiś 60-letni polityk, który oczywiście jest bardzo cierpliwy, każde jego słowo ma odpowiednią wagę, a z drugiej strony jest ubrany w pancerną rękawicę. Jest oczywiście bogato przystrojony. On całym sobą ma dawać sygnał wszystkim królom, z którymi spotyka się na północy, tak naprawdę co za nim stoi.
Chcieliśmy dać graczom większe możliwości konfigurowania głównej postaci, postaci Geralta. Nie tylko poprzez system rozwoju postaci, ale także poprzez przeróżne itemy i elementy ubioru, które Geralt zakłada na siebie. One modyfikują jego statystyki i równocześnie mają wpływ na jego wygląd w grze. Dzięki temu sylwetka Geralta w ciągu całej gry ciągle się zmienia. Możemy sobie tą postać skonfigurować tak, jak nam się podoba, równocześnie kontrolując specyficzne statystyki, które dają nam różne stroje. Ubraliśmy Geralta w około 30 różnych strojów. Będzie miał stroje związane z jakimiś frakcjami, będzie miał stroje mocniejsze, słabsze. W Wiedźminie 2 zdecydowaliśmy się pokazać Geralta w tych najbardziej skąpych z ubrań i widzimy, jak wygląda jego skóra. Wymyśliliśmy, że Geralt jest postacią, która to jest naprawdę gość, który sporo przeżył i wyszedł z niejednej walki, nie jeden raz oberwał i po prostu jego ciało jest poznaczone bliznami. Wygląda to naprawdę fajnie. To znaczy, kiedy go widzisz, to nie masz wrażenia, że to jest jakiś komiksowy bohater, który przed chwilą został właśnie, wiesz, wymyślony, pach i teraz będzie ratował świat. Oczywiście autorem Wiedźmina jest Andrzej Sapkowski, natomiast my robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby kontynuować jego dzieło i mamy nadzieję, że pan Andrzej będzie zadowolony grając w tę grę, zwłaszcza, że w Wiedźminie 2 pojawiło się obok postaci doskonale znanych z książki sporo nowych, wykreowanych już przez nas postaci, które mam nadzieję wpiszą się fajnie w świat, który powstał w umyśle pana Andrzeja.